Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony TheKubonn. Dzisiaj wam pokażę, jak grać niestandardowe menu do CSGO. Pierwszym krokiem musimy sobie pobrać wideo MP4, które chcemy po prostu mieć w naszym menu w CSGO. Następnie przechodzimy do strony podanej w opisie i mamy tutaj assets. Są tutaj 3 pliki, pobieramy ten pierwszy. No i przerzucamy go na pulpit. Jeżeli już to zrobiliśmy, klikamy prawym i dajemy wypakuj do WebM Converter. Teraz mamy taki folder, wchodzimy w niego, mamy w nim kolejny folder i aplikację. Odpalamy tą aplikację i wyskakuje takie dziwne okienko. W input file klikamy browse, musimy wybrać wideo, które chcemy. To było, mogę wpisać Panorama CS:GO. Teraz tutaj automatycznie się uzupełni output file i title. To nie zmieniamy, dajemy tylko enable high quality mode. Możemy jeszcze trim video zmienić, to jest żeby po prostu przyciąć filmik z danego momentu, ale ja chcę cały ten filmik. I dajemy convert. Teraz wyskoczy nam takie okienko, tutaj mamy time równa się. Możemy zauważyć, że bardzo wolno się to robi, dopiero mi się zrenderowały 2 sekundy i to zależy od szybkości naszego komputera, im lepszy, tym szybciej. Tak więc my się widzimy, jak już mi się to zrobi. Dobra, dostajemy taki plik, tutaj ikonka nie musi być taka sama jak u mnie, ale to nieważne. Teraz musimy wejść do folderu z gry, wchodzimy w Steama. Prawym na CSGO dajemy właściwości, pliki lokalne, przeglądaj pliki lokalne. Tutaj wchodzimy w CSGO i panorama i videos. Ten plik, co zeksportowaliśmy, musimy zmienić jego nazwę na Sirocco. I teraz po prostu przenosimy ten plik do folderu i gotowe. Ja tego nie będę przenosić, bo ja to już zrobiłem. I zamieniamy oczywiście. No i teraz pokażę wam, jaki jest efekt. No i dobra, jesteśmy już w CS-ie. Możemy zobaczyć, jak to już wygląda. Widzicie już takim Ricardo Milosika, jak tańczy sobie w tle. No i to właściwie to by było na tyle. O, teraz będzie fajny dyn. No i dobra, wszystko działa, to nie jest wklejone czy coś. To naprawdę działa, widzicie inwentory, on tańczy w tle. Damy watch matches, on tańczy dalej w tle. Damy settings nawet, on tańczy dalej w tle. Damy overwatcha, on tańczy dalej w tle. Tak więc to jest serio legitne. Tak więc to jest legitne. No i jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie lajka, żeby dotarło to do jak największej ilości osób. Żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Możecie dać cokolwiek chcecie, tutaj Ricardo Milosa, jakieś montaż z CS-a, z jakiejś innej gry, nie wiem co chcecie. No i jeśli jesteście nowi na kanale, to zostawcie suba. No i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.